Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj mamy, już się patrzę, 10 grudzień, niedziela przed północą. Dziś jest 10 grudzień, niedziela przed północą. Więc taki króciutki film, dzisiaj kręcę to jest tylko tło żeby szybko go załadować i opublikować z dzisiejszą datą dobrze, to dzisiaj znalazłem w dobrej wierze na podłodze złoty i 55 groszy. Powtarzam, dzisiaj w dobrej wierze na podłodze znalazłem złotówkę i 55 groszy, i robię film po to żeby cały świat wiedział, że to się wydarzyło dzisiaj. ok, Bo ja chcę, aby cały świat wiedział dobrze. Powtarzam, dzisiaj w niedzielę po południu 10 grudnia 23 rok w dobrej wierze na chodniku znalazłem złotówkę 55 groszy, okej? Okay? Więc konkluzja tego jest, że świnie pisowskie, powtarzam, świnie pisowskie zabraniają mi, wolnemu człowiekowi, przekazać dzieciom nawet to, co znajduje na ulicach w dobrej wierze. Ok, jeszcze raz. Polskie świnie pisowskie, być może nie tylko. Od ponad 6 lat zabraniają mi przekazywania pieniędzy dzieciom. Ok? Nawet to, co w dobrej wierze znajduję na chodnikach i na ulicach i tak dalej. Ok? Dobrze, więc złotówka to jest rok 1982, bo teraz się patrzę tutaj.

A drugie jest 2010 i pięć groszy tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąty piąty. Dobrze, więc wszystko już przeczytałem z tych pieniążków. No cóż, kochani. Nie wiem do jakiego bóstwa się modlą różni wyznawcy, ale no to bezprawie jakie jest od ponad sześciu lat, zabrania mi przekazywania pieniędzy dzieciom. Ja mam inne zdanie na ten temat, nie będę mówił różnych wyrazów i przymiotników, bo one mogą być w słowniku poprawnej polszczyzny albo nie. Te przymiotniki, które się cisną na ustach. No więc złotówka 55 groszy. Dzisiaj znalazłem. Dzisiaj, okej, okay, dzisiaj w niedzielę po południu. To, to tylko w tym tygodniu, to tam chyba dwa razy po 25 groszy. To by było, nie wiem, bo, bo, bo nie miałem czasu się popatrzeć. To byłoby dwa złote, tak? Trochę ponad dwa złote, tak? No dobrze, więc świnie pisowskie w tym tygodniu zabraniają mi przekazać pieniędzy dzieciom, ale od sześciu lat. Więc tylko za ten tydzień dwa złote. Leżały na chodniku, więc pisowskie świnie. Od sześciu lat zabraniają mi przekazać pieniądze dzieciom, więc wiadomo, co ja na to, okej? Okay? Pisowskie świnie. Może się jakoś kiedyś tam spotkamy pogadać, bo mam inne zdanie w wielu sytuacjach niż pisowskie świnie. Odganiane od koryta. Dzie dzięki.